Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I moi drodzy, zaczniemy sobie dalej, znaczy pociągniemy sobie dalej nauczanie naszego zacnego pastora Maxa. Wczoraj żeśmy sobie troszeczkę powiedzieli o Bóg, człowiek, prawda, i bliźni, że potrzebujemy patrzeć nie tylko na Boga, prawda, o, że ja nic nie robię, nie oskarżam się ani nic, ponieważ no, jest to wypaczenie mocne duchowości, prawdziwego rozwoju, prawda, takie zwalnianie się i tylko ja patrzę i tak, o. I teraz sobie posłuchamy dalej. Patrzę na siebie i cały czas jestem obciążony. Tak? Kiedy patrzę na Chrystusa, kiedy wierzę w Jego skończone dzieło, chodzę w odpocznieniu, ponieważ patrząc na Niego, nie jestem jednocześnie skierowany na siebie. Nie jestem jednocześnie skierowany na siebie. Patrząc na Niego, jestem skierowany na Niego, a moje życie odzwierciedla to, w co patrzę. Ale kiedy jestem patrzony na siebie, widzę moje braki, moje deficyty, moje niedociągnięcia, moje grzechy, moje upadki, to, że jestem niedoskonały, to, że mogłem się modlić godzinę. Tak, i to jest potrzebne, żeby to dostrzegać po to, aby z Bożą pomocą eliminować te braki i wzrastać tam, gdzie nie domagamy. A to jest takie patrzenie na Jezusa, sobie patrzę, prawda, ale nie zwracam uwagi na to, co jest we mnie, tak? No nie, bo jak mówił wcześniej, Jezus mnie akceptuje, jeśli wierzę w Niego, to Bóg mnie akceptuje, niezależnie od tego, jaki jestem. No nie, no to jest właśnie takie luzactwo. Godzinę, a nie 45 minut. To, że mogłem dać 100 zł więcej temu człowiekowi, który był w potrzebie, a dałem tylko 50. Widzę wszystko to, co cały czas próbuje mnie oskarżać, bo diabeł jest oskarżycielem braci. Ale kiedy jestem wpatrzony w Chrystusa, jestem wolny. Jestem wolny, jestem wolny, pomimo tego, co mówią okoliczności z zewnątrz, nawet jeżeli się w czymś potknę, nawet jeżeli w czymś się pomylę, to głos Chrystusa nie potępia mnie i to, że On mnie akceptuje, pomimo sprawia, że ja nadrabiam zaległości przez moc Ducha Świętego, a nie z poczucia obowiązku. Ja wtedy nadrabiam wszelkie moje deficyty w duszy, nie dlatego, że się boję, nie dlatego, że czuję się potępiony, ale dlatego, że wiem, że mogę, że... A jak możesz nadrabiać deficyty w duszy, jeżeli nie jesteś świadomy ich, jeżeli nie patrzysz na siebie? Więc żeby nadrabiać braki, to trzeba być ich świadomym. I teraz tak, teraz mówi, że on nadrabia braki, a 5 minut wcześniej mówi, że takie oskarżanie siebie, patrzenie na siebie, to jest diabeł, który oskarża braci. To jednak trzeba nadrabiać, prawda? A żeby je nadrabiać, to trzeba być świadoma. Żeby być świadomy, to trzeba sobie zrobić rachunek sumienia, trzeba spojrzeć w siebie. On mnie do tego uzdolnił, że On naprawdę zatroszczył się o wszystko. Że naprawdę zatroszczył się o wszystko. Ja rozpoznaję wtedy, że całe moje życie jest procesem. Wszelka zmiana w moim życiu jest procesem. I wszystko, czego się podejmuje... A jak tutaj mówimy na kanale, że uświęcenie jest procesem, to wszyscy tutaj na nas plują. Jaki proces, uświęcenie, wszystko jest... punktowe, że klepnie się formułkę, już jest uświęcony, zbawiony i tak dalej. I tyle razy, ile mówiłem tutaj i inni katolicy pisali, że wzrastanie jest procesem, tyle razy tutaj pan Rafał i wielu innych protestantów nastąpiło, że herezja, zakon. A co mówi pan Max? Czyż nie mówi o procesie? Tak, nasze uświęcenie jest procesem, nasza relacja z Bogiem, droga ku Królestwu Niebieskiemu jest procesem. Ale żeby ten proces się odbył, to ja muszę współdziałać z Bogiem. A pan Rafał co pisze? No pan Rafał pisze, że łaska suwerenna, niezależnie działa w człowieku, prawda? I to takie... A to jednak trzeba współdziałać. Trzeba się poddać temu procesowi, słuchać Ducha Świętego, iść za Nim. A to się wiąże z krzyżem i z zaparciem siebie. Jest w pewnym ruchu.
Tak? Czyli moje życie jest na pewnej ciągłej i moje życie jest pewnego rodzaju ciągłą. I różnie bywa. Nieraz jest tak, że czuję się, że zasługuję na wszystko, nieraz czuję się tak, że zasługuję na, nie wiem, na to, żeby być wrzucony wraz z zbuntowanymi aniołami do Tartaru, ale moje czucia nie definiują tego, na co zasługuję. To, na co zasługuję, zostało zdefiniowane w Chrystusie. To jest głos Boży do mojego życia, a więc pomimo tego... Tutaj koncepcja poniekąd jest słuszna, ale nie do końca. Dlatego, ponieważ trzeba tu właśnie odróżnić, czy ta prawdziwość tych emocji, jak je odróżnić właśnie, to czy czuję się, że wszystko otrzymuję, czy czuję się, że jestem, zasługuję na pójście do Tartaru. I właśnie tutaj generalnie, jeżeli się na przykład święty ojciec Pio, on się cały czas czuł niegodny, że pójdzie do piekła i wielu świętych cały czas mieli takie stany właśnie, że czuli się, że idą do piekła, tak? Ale oni mimo tego wierzyli Chrystusowi na przepadłe, na zabój, tak? Ale kiedy właśnie te uczucia są uzasadnione? Wtedy, kiedy sumienie i rozum pokazują nam na grzechy, które nas odrywają od Boga. I wtedy tak, wtedy faktycznie zasługuje na miejsce z aniołami potępionymi, jak on to mówi, w Tartarze, tak, w piekle. Jeśli jestem w grzechu, jeśli żyję w grzechu, jeśli mam jakieś grzechy, nieodpuszczone grzechy ciężkie, które oddzielają mnie od Chrystusa. Jeżeli świadomość, moja rozum mi mówi, że trwam w łasce uświęcającej, a wszelkie jakieś właśnie uczucia, że zasługujesz na piekło i tak dalej, nie mają uzasadnienia jako takiego, tak? Bo uczucia, to on tutaj w pewnym sensie ma rację, nie definiują, prawda? O tyle, o ile sumienie nie pokazuje nam konkretnie na grzechy, bądź na grzech, w którym żyjemy, a który oddziela nas od Boga. Bo wielu świętych, którzy są w niebie, jak wspomniany święty ojciec Pio, czuli się właśnie, że odrzuceni przez Boga. I mieli takie właśnie uczucia, że nie zasługują na niebo, że nie zasługują na nic, tak? Ale to jest uczucie. A nasza wiara opiera się na łasce Bożej, tak? Na rozumie. Rozum, prawda? Światło rozumu. To jest ważne. Światło boskie właśnie i rozum. Wola rozumna, o której żeśmy wcześniej mówili. Tak, jeżeli ja mam spokojne sumienie, które mi nie pokazuje grzechu, a mam takie odczucia, no to należy je przyjąć i mimo tych uczuć ufać Chrystusowi. Jeśli pokazują mi grzechy, bądź grzech, w którym trwam, no to wtedy faktycznie jestem w stanie śmierci, potrzebuję pojednać się z Bogiem. Dlatego, że moje decyzje w moim życiu, które jest procesem, one nieraz wpływają na to, że rozwijam się szybciej albo w niektórych kwestiach pnę się trochę wolniej, to cały czas... Jeśli się musisz rozwijać, a jeśli musisz się piąć, to co? To ponosisz jakiś ciężar, nie? No właśnie. I tutaj jest to pole nieporozumienia między pastorem a Rafałem. A sam pan Rafał mi podał pastora, tylko że pastor Max mówi przeciwko Rafałowi, bo jak się panu Rafałowi mówi o wymogach, o wzroście i tak dalej, to ten, co odpowiada pod zakonem, jesteśmy, łaska za niego robi. No a pan Max tutaj jakoś nie mówi, że łaska za niego, tylko że wzrasta, tak, podejmuje decyzję, czyli jest odpowiedź, którą neguje pan Rafał, więc któryś z tych dwóch nie rozumie tej łaski. Decyzja Boga na mój temat pozostaje niezmienna, bo Chrystus jest stały, bo Chrystus jest niezmienny, a ja, jeżeli jestem Chrystusowy, to nie jestem maksowy. Nie jestem wpatrzony sam w siebie, nie widzę niedociągnięć ciągle, ale widzę cały czas stałą Chrystusową. Powinien taki wzór zostać wyprowadzony. Stała Chrystusowa!
jeżeli byłbym wpatrzony na siebie, jeżeli byłbym cały czas zorientowany na moje własne dokonania, to raz czuję się lepiej, raz czuję się gorzej, raz zasługuję na błogosławieństwo, a właściwie czuję, że zasługuję na błogosławieństwo, a raz tego w ogóle nie czuję. Jednego ranka budzę się i czuję się zbudowany, a drugiego ranka budzę się i czuję się potępiony, bo coś nawaliłem. I w rezultacie zdalnią mnie do tego, aby już nie... Tak, bo jeżeli coś nawaliłeś, to czujesz się potępiony i trzeba się pojednać z Bogiem. To jeszcze sobie tak chcę zwrócić uwagę na jeden moment, docuchajmy sobie jeszcze przez chwilę to, co mówił. Chcę tu uchwycić jeden moment. Na to, że rozwijam się szybciej, albo w niektórych kwestiach pnę się trochę wolniej, to cały czas decyzja Boga na mój temat pozostaje niezmienna, bo Chrystus jest stały, bo Chrystus jest niezmienny, a ja, jeżeli jestem Chrystusowy... Decyzja Boga na mój temat jest niezmienna, tak? I właśnie tutaj znów sobie trzeba coś dopowiedzieć. Bo oczywiście Boża decyzja względem każdego człowieka jest taka, że Bóg każdego miłuje, że Bóg każdego pragnie zbawić. I to jest niezmienne. Bóg tego nie zmieni. Bóg tego nie zmieni. Prawda? Bo Bóg chce każdego zbawić. Ale my możemy w tym namieszać. O ile Bóg chce mnie zbawić za wszelką cenę, za cenę swojego Syna, o tyle ja mogę napluć Bogu w twarz i przez to wypaść z Bożej łaski. Tak? Więc widzimy sobie tutaj... List do Hebrajczyków, już 100 razy czytany, ale w tym kontekście też warto sobie go przeczytać. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, tak? Ale jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim. Czyli my, jeśli się cofamy, wypadamy z upodobania Bożego. My, jeśli się cofamy, to... wypadamy niejako z tej boskiej decyzji zbawienia nas. Bo jeśli my odpadamy, to Bóg nie zmienia swojego zdania. O, teraz odpadłeś, to teraz ja chcę cię potępić. O, znów się nawróciłeś, to teraz cię chcę zbawić. O, znów nagrzeszyłeś, znów nabroiłeś. Bóg nie jest taki zmienny, nie? Bo nawet jeżeli zasługuję na piekło, nawet jeżeli idę autostradą do piekła, boska decyzja względem mnie jest niezmienna, abym ja się zbawił. Tylko, prawda? I on mnie miłuje, tylko ja mogę z tej decyzji się wykluczyć. I nawet jeszcze raz, nawet jeśli się wykluczę przez grzech, przez odejście od Boga, to Bóg dalej będzie pragnął mojego zbawienia. Bóg dalej będzie pragnął mojego szczęścia, Bóg dalej będzie pragnął mojej miłości, tylko że ja będę niejako poza orbitą jego zainteresowania. Nie dlatego, że on je stracił, tylko że ja straciłem zainteresowanie. I to trzeba sobie powiedzieć, bo tutaj jest tak wszystko, że wieczne zbawienie, że ja już, prawda, i tak dalej. Nie, nie, to trzeba sobie precyzować to. Bo Bóg ma upodobanie, ale wybijamy się z tego upodobania boskiego przez odpadnięcie od wiary. To nie jestem maksowy, nie jestem wpatrzony sam w siebie, nie widzę niedociągnięć ciągle, ale widzę cały czas stałą Chrystusową. Powinien taki wzór zostać wyprowadzony. Stała Chrystusowa! Jeżeli bym wpatrzony na siebie, jeżeli bym cały czas zorientowany na moje własne dokonania, to raz czuję się lepiej, raz czuję się gorzej, raz zasługuję na błogosławieństwo, a właściwie czuję, że zasługuję na błogosławieństwo, a raz tego w ogóle nie czuję. Jednego ranka budzę się i czuję się zbudowany, a drugiego ranka budzę się i czuję się potępiony, bo coś nawaliłem. I w rezultacie zajmuje mi to więcej czasu, żeby się podnieść, żeby odpokutować, żeby z powrotem wejść na falę
porozumienia się z Bogiem. Tak, tak, dokładnie. Trzeba znów wejść, jak on tutaj mówi, na falę porozumienia się z Bogiem. Tak. Jak się nawala, to trzeba wejść na falę porozumienia się z Bogiem. Przez nawrócenie. Ku zbawieniu, jak Koryntianie. To co, Koryntianie cały czas byli na fali porozumienia z Bogiem, jak nagrzeszyli nieczystością, a święty Paweł im pisze właśnie... To też milion razy było czytane, ale też do tego jest tutaj przydatne. Prawda? Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. 2 Koryntian 5:19-20. Pojednajcie się z Bogiem, a więc właśnie trzeba wejść, powrócić na te fale, jak się nawala. Ale nie, bo to zajmuje czasu, bo to jest takie koncentrowanie się na siebie, a trzeba patrzeć na Jezusa i takie. No właśnie, no to jest wykrzywienie. I przez takie podejście właśnie, to co? To diabeł trzyma ludzi w grzechu, nie? No bo co, jak upadniesz, no to co, ty będziesz rozmyślał, czy jesteś zbawiony, czy potępiony, czy tego? Nie, zostaw to, nie przejmuj się tym, nie? Jezus wszystko załatwi. Minimalnego porozumienia się z Bogiem, bo oczywiście to się przekłada tygodniami, że człowiek próbuje swoim zachowaniem i karaniem siebie nadciągnąć zaległości i w ten sposób spokutować. Pokuta to jest krótka decyzja, że ja zmieniam swój sposób myślenia, rozpoznaję błąd, szedłem źle, a teraz chcę iść tak, jak mówi Słowo Boże. To jest pokuta, więc... Na tym zakończymy, ale sobie wyprostujemy, tak? Czyli pokuta to jest decyzja, że szedłem źle, a teraz się nawracam, idę... Inun rato, że szedłem dobrze, a że szedłem źle, a teraz idę dobrze i to jest pokuta. Nie, to nie jest pokuta. Pokuta, zaraz sobie zobaczymy, czym jest pokuta. Właśnie, bo to jest takie, że źle zrobiłem przestaję źle robić i robię dobrze. No nie, pokuta to jest właśnie, jak definiuje to list do Hebrajczyków, list do Hebrajczyków 6:1. Dlatego, pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przeniesiemy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią, uwaga, pokuta za uczynki martwe i wyznanie wiary w Boga. Pokuta to są działanie za uczynki martwe. Czyli pokuta następuje po tym, jeżeli coś źle zrobiłem, naprawiam się, tak, czyli nawracam się i już po nawróceniu podejmuję pokutę za ten uczynek, na przykład ukradłem, przestaję kraść i po tym jak przestaję kraść, podejmuję pokutę za to, że ukradłem. A nie, że pokuta jest, o ukradłem, o to teraz nie będę kradł. Bo on tak mówi, tak. W tym znaczeniu to nie jest pokuta. To nie jest pokuta. Pokuta to jest podejmowanie, jeszcze raz o pokucie pisze święty Paweł, znaczy święty Łukasz, tak? A to święty Paweł pisze w Dziejach Apostolskich właśnie o czym? Temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić królowi Agrypo, króla Agrypo, lecz nawoływałem najprzód mieszkańców Damaszku i Jerozolimy, a potem całej ziemi judzkiej i pogan, aby pokutowali i nawracali się do Boga i pełnili uczynki godne pokuty. Czyli uczynki godne pokuty. To są uczynki podejmowane, właśnie pokutne uczynki za grzech. Po nawróceniu. Czyli to jest w ogóle wykręcenie, to co on mówi, to jest
wynaturzenie znaczenia pokuty. Bo kiedy otrzymujemy pokutę? Przed spowiedzią czy po spowiedzi? Po mocnym postanowieniu poprawy? Tak, kiedy przystępujemy do spowiedzi z postanowieniem poprawy, oczywiście, żeby była ważna, kiedy otrzymujemy rozgrzeszenie, dostajemy pokutę. I właśnie to, co ksiądz nam powie na pokucie, to jest pokuta za uczynki martwe, za te uczynki, które wyznaliśmy w konfesjonale. To jest pokuta. Po nawróceniu podjąć działanie pokutne za to, co się nabroiło, a nie decyzja, że już przestanę broić. Pokuta idzie po decyzji o przestanięciu brojenia. Pozdrawiam.